Witam Was w kolejnym odcinku serii Apropo. Dzisiaj porozmawiamy na temat pewnego problemu, który niestety mi się przydarza, a mianowicie klawiatura mi się całkowicie spieprzyła. Na początku tam od czasu do czasu coś nie działało, coraz częściej aż w końcu całkowicie klawiatura mi się wyłączyła, ale mimo wszystko nagrywam. Tylko że co prawda bez klawiatury używam samej myszki do włączania lub wyłączania nagrywania oraz do mówienia, bo dalej mam gadanie na przycisk. Mam trochę profesjonalne, z jednej strony mało profesjonalne, bo tylko myszkę mam, ale z drugiej strony może jednak nie, może jednak profesjonalnie, dlatego że mimo wszystko, że mam tylko myszkę, to i tak dalej jakoś nagrywam, tak jak na początku, tylko wiadomo, nie nagrywam takich gier jak CSGO turniejowy, minigierki, Fortnite i tak dalej, ale takie rzeczy jak Overwatch w CS-ie, to gdzie tam tylko komentuję, Hearthstone, gdzie używam myszki do zagrywania karty oraz komentowanie w CS-ie, tylko nie będę mógł przerzucać na kolejnych zawodników, tylko będę musiał automatycznie, żeby mi brał i komentuje to, co widzę, a czasem pokazuje ścianę, więc trochę kiepsko. Ogólnie nagram odcinek z tą nową klawiaturą, tylko nie będzie tak na takiej zasadzie, że opening, patrzcie, klawiatura, fajna, nie? No, odcześć. Tylko bardziej, jeszcze dodatkowo coś powiem. Nie będzie tylko samej klawiatury, bo nie lubię czegoś takiego robić. Klawiatura 60 zł będzie kosztowała. Pokażę Wam, jak ona będzie wyglądać. Dzisiaj zamówię. Niby dostarczenie do ciągu jednego dnia. Tylko że dzisiaj jest środa, w czwartek wątpię, żeby dostarczyli, więc piątek. Tylko że jeśli w piątek nie dostarczą, to w poniedziałek, a w weekend już nie będę zbytnio miał co nagrywać, dlatego że dzisiaj wstawię Apropo oraz Overwatcha, którego nagrałem. Jutro wstawię Hearthstone, Kerszenna Bójka i prawdopodobnie jeszcze coś się znajdzie na pewno. Tylko że w piątek fajnie było, gdy była przyszła klawiatura, to wtedy bym mógł cokolwiek innego nagrać. To było o wiele lepsze dla mnie. A dobra, jak jesteście ogólnie ciekawi, czym nagrywam teraz? Znaczy, czym gadam, odpalam nagrywanie i tak dalej. Scrollem cały czas komentuję i mam tutaj takie dwa przyciski. O, tutaj widzicie, tu jeden i tu drugi. Ten przedni, odpalam nagrywanie, tym kończę. Więc mimo że nie mam klawiatury, to i tak się nie poddam i tak będę nagrywać. Dobra. Tak jak mówiłem, a właśnie. W sumie nawet wam teraz pokażę, jaką klawiaturę chcę kupić. Cosik takie. Coś w tym stylu. Zabę, jak klikam gadań na przycisk, to mi się to odpala. Ty, w sumie, to mi trochę pomoże. Coś ciekawego. To, że posiada dodatkową armatyzację, to jest spacja, no tej taki nie używam się do multimian, jebać te przyciski. A to mnie zdziwiło. Co to kuźwa jest? System niwelacji przypadkowych kliknięć. To jest dla mnie parodia. To jest coś na zasadzie... coś na zasadzie muzyka się skończyła. Coś na zasadzie... A daj mi jakiś bajer, żeby ktoś pomyślał, że jest fajna. Jeśli chcesz nacisnąć jeden przycisk, a przypadkowo naciśniesz dwa klawisze, działa tylko ten, który powinieneś kliknąć. Zobaczcie, tu jest ostre. A tu? Już nie. I coś takiego sprawi, że nie klikniesz dwóch? Nie. Coś takiego sprawi, że będziesz bardziej chętny do kupowania, że patrząc na bajer, który kompletnie nic nie daje. Gwarancja na 2 lata. Dobra, czyli na pewno 2 lata będę tu tej klawiatury używał. Dobra. Wybieram jakoś, nie jakoś zajebistą i tak dalej, tylko jakoś po prostu, żeby była. Po prostu, żeby jakaś była klawiatura.
Niestety będę musiał sobie zrobić przerwę od CS-a, no chyba że... W CS-ie coś najbardziej przydaje? Przód, tył czy lewo, prawo? Bo może pod te dwa przyciski sobie zamontuję przód, tył lub lewo, prawo. A nie, nie będę grać turniejowych w taki sposób, no chyba że na niższych rank. W sumie. Nie, bo jak będę chodzić jak krab, tylko... O nie! Plantuję na, bo jestem na... Idę bokiem. To by było trochę nieciekawie, szczerze mówiąc. Ale lepiej lewo, prawo niż przód, tył. Dobra, miesza z tym. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać na tą klawiaturę bardzo długo, bo nie będę chciał wspomagać overwatchami cały czas, żeby cokolwiek było. Ale z drugiej strony jakiś czas nie było overwatcha, przybyli czterzy, więc chociaż patrząc na demko, który nagrałem, to nie do końca. Ale dobra, nie będę mówić, co tam było w overwatchu. Jak będziecie chcieli obejrzeć, to obejrzycie, jak nie wiem, no to nie. Dobra, żeby nie przedłużać. A więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.